Warszawy się posuwali, będą zajmowali kolejne ronda, kolejne skrzyżowania. A teraz na chwilkę przerwiemy, bo tutaj... Koleżanki i koledzy rolnicy, zaraz przepraszamy. Minister rolnictwa, który podobno wywodzi się ze wsi, stanął po stronie Platformy Obywatelskiej. No i wszystko chyba wskazuje na to, a nie po stronie rolników polskich. Dzisiaj ja powiedziałem, że nie będę rozmawiał... Podejdźmy bliżej. ...takim jak Serafin i inni, którzy jeszcze tydzień temu pluli na nas, a dzisiaj klaszczą. A dzisiaj mówi, że nie będzie interwencji na rynku mleka, że nie będzie interwencji na trzodzie chlewnej i oni jeszcze mu klaszczą. Oni zostali tam, ci zdrajcy, i nie siedzą. Ale jeżeli kogokolwiek zobaczycie z nich, chłosta, chłosta i jeszcze raz chłosta. Sławomir Lisiecki właśnie wyszedł ze spotkania i posłuchajmy. Dopiero się rozpoczyna. Dopiero ten rząd pozna siłę chłopską i pozna siłę górników. Jeszcze dzisiaj skontaktujemy się z górnikami, którzy już szykują inwazję. Razem z nami, wspólnie, za kilka dni 100 tysięcy ludzi stanie w Warszawie i nie wyjdziemy z Warszawy, dopóki ten antyludzki, antyrolniczy i antypolski rząd nie odejdzie. Ten rząd zdrajców musi po prostu odejść. Ale z tymi zdrajcami rozmawiać już nie będziemy. Nie ma już o czym rozmawiać. Jeżeli dzisiaj dla was, rolnicy, nie ma 7 milionów złotych, a dla Ukrainy jest 100 milionów złotych, to niech sobie wyjeżdżają do tej Ukrainy i nigdy do niej nie wracają. Dzisiaj nie ma kilku milionów dla rolników, ale dla prezesa Krajowej Spółki Węglowej 1 140 000 złotych, 480 tysięcy złotych premii. I on jeszcze mówi, a co to dużo? Ja jeszcze urlopu w tym roku nie miałem. Ludzie, w jakim kraju my żyjemy? Jak długo można sobie na coś takiego pozwalać? Jak długo można wydawać przyzwolenie? Dzisiaj już mamy informacje, kilkadziesiąt blokad w Polsce. Zaraz traktory wjeżdżają do Warszawy, robią krąg, wracamy, blokowujemy całą Polskę, wysyłamy dzisiaj wniosek o pozwolenie i na początku przyszłego tygodnia 100 tysięcy ludzi stanie w Warszawie. Nie odpuścimy, nie poddamy się. Koleżanki i koledzy, brońmy swego, brońmy kraju rodzinnego, brońmy tego, co kochamy. Niechaj podły wróg się dowie, że się nigdy nie poddamy. Zdrajcy, 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 zdrajcy. Koleżanki, koledzy, odśpiewajmy teraz rotę. Niech Polska zobaczy, że jeszcze odrobinę polskości zostało, że jeszcze odrobinę polskiego rolnictwa jest. I to polskie rolnictwo, tak jak zarania dziejów, upomni się o swoje prawa, upomni się o Polskę i upomni się o godność człowieka pracującego.